Michałem Krampem, Grzegorzem Walaskiem oraz Rafałem Okoniewskim. W Polonii natomiast zadebiutował zaledwie 17-letni Rosjanin Wiktor Kułakow. W ubiegłym tygodniu tutaj właśnie startował u nas w Bydgoszczy na treningu. Jeździł z juniorami, seniorami naszej drużyny. Wyglądało to różnie. W oglądanym szóstym biegu para Kościecha-Curyło wprawiła w euforię bydgoskich kibiców. Pierwszy przyjechał Robert Kościecha, a junior Polonii przekroczył linię mety przed trzykrotnym mistrzem świata, Australijczykiem Jasonem Krampem, zdobywając 2 punkty i bonus. Całe spotkanie pewnie wygrali bydgoszczanie 53-37, co oznacza, że 2 punkty w tabeli zyskała Polonia, a punkt bonusowy wywożą rzeszowianie. W niedzielę bydgoszczan czeka niezwykle trudne zadanie. W Tarnowie zmierzy się z tamtejszą Unią Azoty.